czołem Wielkiej Polsce, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni telewidzowie, szanowni fani telewizji narodowej, gromadzimy się tutaj pod kościołem warszawsko-praskim Przemienia Pańskiego. Wielki Czwartek, nieprzypadkowa data, Wielki Czwartek, ponieważ Jezus Chrystus w oto taką wielką noc ustanowił sakrament Eucharystii. Ja zdaję sobie sprawę, że zgrzeszyłem i to bardzo porządnie i ciężko będzie mi to odpokutować, ale drobną tą namiastkę właśnie już teraz to właśnie wykonuję. Tak, chciałem przede wszystkim w oświadczeniu powiedzieć, że jestem, będę i nadal byłem, jestem, będę katolikiem aż do mojej śmierci. Błąd popełniłem, ale no każdy człowiek, jak to mi kiedyś ksiądz powiedział, jest istotą kruchą, wrażliwą na kuszenie szatana. Niegdyś Jezus Chrystus był kuszony na pustyni przez te 40 parę dni swojego postu. Nie dał się skusić. Ja ubolewam nad tym. Dałem się niestety skusić poprzez haniebne moje oświadczenie, wiadomo jakie, ale biję się w piersi, biję się w piersi i proszę o wybaczenie. Szanowni telewidzowie, drodzy rodacy i przede wszystkim katolicy, błagam o wybaczenie. Ja jestem, byłem i będę katolikiem i też muszę się przyznać, że nie jest mi dobrze na sercu. Stoi tutaj koło mnie kolega Łukasz Rępalski. On też ma pewnie świadomość, że też nie jest bez grzechu, że też zawinił. To był mój niestety odruch obronny, za co żałuję i go serdecznie przepraszam, nie licząc na to, że on w tej chwili mnie też za to, co zrobił mi, stawiając szklankę na głowie w tej restauracji, przeprosi mnie. Ale ja jako katolik czynię to gestem pojednawczym w imię Boga. Bardzo chętnie, tylko powiedz, za co przepraszasz, dokładnie. Powiedziałem, przepraszam za to, że cię uderzyłem, a ty powiedz... Ale ja ci wybaczyłem uderzenie, masz mnie przeprosić za swoje komentarze i wiadomość do Sura Codziennego. Za to masz mnie przeprosić. Ale jest Wielki Czwartek i powinniśmy sobie wybaczać. Dobrze, ale jeżeli ci wybaczę, musisz mnie przeprosić. Przeprosiłem przecież. Przeprosiłeś mnie za uderzenie, przeproś mnie za oświadczenie, za komentarz i za wiadomość do Sura. Ale przecież pisać komentarze każdy może i nikt nie może zabronić. Przecież jest wolność słowa. No chyba, że popierasz kod. Dziękuję.